Siema, z tej strony Hitman, witajcie w specjalu na 20 tysięcy widzów na moim kanale. Dzisiaj chciałbym pokazać wam i zaprezentować, jak wygląda moje stanowisko gamingowe, youtuberowe i tak dalej, jaki mam sprzęt i jak to u mnie wszystko tutaj wygląda. Także zaczynamy od super pro gamingowego krzesła z poduszką. Nie ma co tu opisywać, zwykłe krzesło, nie wiem, z Ikei czy skądś. Pierwszy sprzęt, w sumie najważniejszy do strzelania, czyli mycha. Mycha to jest Afortech X747. Jak widzicie, trochę przetestowana w boju już. Tutaj powoli schodzi farbka. Nie mogę złapać fokusa. O. Także schodzi jej już powoli skin. Zużywa się. No ale wszystko z wiekiem się zużywa, tak? No i ta mycha jeździ sobie po podkładce ze Steel Series QCK, jeżeli się nie mylę. Kolejna rzecz to klawiatura z Zalmana. Krążą legendy, że ona świeci, ale jest w tym trochę prawdy, bo świeci w tym miejscu, a klawisze tak, no, świecą, bo świecą. Jak przybliżę i zrobię cień, to widać, ale tak to bardzo słabo to oświetlenie. Chociaż jest na maksa zrobione, to i tak nie świeci. To możemy regulować sobie. Można zmienić kolor też na niebieski albo wcale. Także mamy dwa kolorki. Ja zawsze mam na niebieskim, bo jest trochę jaśniejszy niż ten czerwony i lepiej po prostu widać. Jak widzicie, klawiatura też jest trochę już nawet well worn, bym powiedział. Bo wsad już praktycznie nie istnieje tutaj. Chciałem mieć świecącą, to widzicie, mam coś takiego. Jest to w ogóle lekkie takie i nie jest to najwyższa półka, ale przynajmniej jest cicha i wygodna. Dobra, kolejna rzecz, czyli mikrofon, w sumie najważniejsze urządzenie komunikacyjne z wami. Jest to Samsung C01U i to przed nim to jest pop filter zrobiony z rajstopy i z sitka. Zdaję egzamin wzorowo, także jakieś profesjonalne sprzęty, pop filtry za 50 czy tam 70 zł nie są mi potrzebne, jak widzicie. Można sobie też samemu w domu coś wykombinować i zrobić samemu. No i ostatni taki sprzęt, cior, to słuchawki. Są to Creative'y, chyba za 200 zł kupione. Grają bardzo ładnie, także polecam, jeżeli chcecie. Teraz moje dwa bydlątka, czyli monitorki. Pierwszy to Asus M279 chyba, tak się nazywał. Jest to 27 cali, 60 Hz, także nie jest to jakieś pro gamingowe do FPS-ów, ale jest spoko. I drugi monitorek, gdybym kiedyś zaczął coś tam streamować, tak na poważniej, to mogę sobie zawsze tutaj wyświetlić czat albo cokolwiek innego. No i oczywiście ostatnia, najważniejsza rzecz, czyli mój kombajn. Obudowa to Zalman Z9 Plus. Jest to według mnie jedna z najlepszych obudów do 200 zł. Bo oferują nam w zestawie 4 wentylatory, 2 LEDowe, świecące na niebiesko. Do tego mamy jeszcze miernik temperatury w środku. Możemy sobie tutaj regulować obrót wentylatorków tym pokrętłem. Obudowa jest chłodna, można ją rozbudować o kolejne wentylatory, bo są na to miejsca. A jak wygląda mój komp w środku, to pokażę wam za chwilę. Dobra, witamy w sercu mojej maszyny i pokażę wam, co my tutaj mamy. Na sam początek, jak widzicie, patrzy się na nas oczami sowa, czyli GTX 970 Strix, 4 giga. Jak na sowę jest to całkiem niezła bestia. Radzi sobie z każdą grą bez problemów, bo jest to jedna z najlepszych kart graficznych dostępnych teraz na rynku. No i kolejna rzecz, która siedzi pod tym bydlakiem, to i7-4770K oraz, jak widzicie, ramy HyperX z Kingstona, dwie kości po 8 giga. Kolejny do golenia idzie zasilacz, jak widzicie, Silentium PC, 600 watówka. Ma on certyfikat Bronze 80+, tutaj widać taki znaczek, czyli ma tam te wszystkie zabezpieczenia. Płyta główna z MSI, jak widzicie,
a dokładniej Z87G43. No i mamy tu oczywiście jeszcze dyski. Ten niebieski tutaj to SSD OCZ Vector 128 GB, a ten wyżej to Seagate Barracuda 2 TB. Także tak się prezentuje moje bydlątko w środku. No i nic więcej tutaj wam już nie pokażę. No i na końcu chciałbym jeszcze wam na szybko podziękować za to, że jesteście. Nie będę tutaj się rozgadywał za bardzo, tylko po prostu dzięki, że mnie oglądacie, że subujecie. Dla mnie to jest hobby i robię to dlatego, bo po prostu to lubię. Także mam nadzieję, że następny specjal, jaki nagram, będzie na 50 tysięcy widzów. Ale zanim to nastąpi, to na pewno trochę czasu minie. Także do usłyszenia, trzymajcie się, nara.